Dzisiejsza uroczystość związana jest z dwoma takimi wydarzeniami. Pierwsze to otwarcie tego budynku, który tutaj będzie nam służył do uczenia informatyki na studiach inżynierskich. A druga okazja to otwarcie laboratoriów, które ufundowała firma Intel, w której będziemy zajmować się projektowaniem i weryfikacją bardzo złożonych systemów cyfrowych. Otwieramy ośrodek kształcenia w zakresie informatyki. Ośrodek, który został zbudowany po to, żeby podnosić kompetencje w zakresie informatyki ośrodka katowickiego kształcenia, kampusu katowickiego, w którym w tej chwili już mamy 4 wydziały reprezentowane. Jednocześnie bardzo unikatowy kierunek w skali kraju, kierunek mikroinformatyka systemów cyfrowych prowadzony wspólnie z firmą Intel. Intel ma swoje biuro w Katowicach, no i liczymy na współpracę z Politechniką, żeby samo biuro mogło się też rozwijać, żeby inżynierowie, inżynierki, które, że tak powiem, będą absolwentami tego wydziału, też mogli znaleźć pracę w Intelu, w innych firmach, w bardzo rozwojowej i przyszłościowej dziedzinie związanej też z budowaniem układów scalonych i szeroko pojętym hardware. I bez Politechniki Śląskiej, i bez tych dobrych, dzisiaj bardzo ważnych dla życia gospodarczego kierunków, no nie moglibyśmy mówić o rozwoju. I ja się bardzo cieszę, że informatyka dociera do Katowic z Politechniki Śląskiej i że tutaj będzie kolejny swój oddział posiadała. No i oczywiście ta współpraca z Intelem, która daje wielkie, wielkie możliwości na przyszłość.